Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku możemy łączyć ze sobą itemy, a dzięki temu otrzymamy niesamowite customowe przedmioty. Byle państwo, kto się nie może doczekać wakacji, zostawia łapkę w górę. No bo już blisko, a wakacje to szczęście, a szczęściem trzeba się dzielić, więc kliknij. A ja w tym momencie będę musiał znaleźć wioskę, bo żeby połączyć ze sobą przedmioty, będziemy potrzebowali stół kowalski. Ale zanim to, to zróbmy sobie jakieś narzędzia. Wejdźmy na pobliską górę, żeby zobaczyć, czy gdzieś nieopodal przypadkiem nie znajduje się wioska. No i pięknie. Oj, chyba będziemy musieli skoczyć. Ej, to wygląda jakby to jakaś struktura była. Do stworzenia pierwszej rzeczy będziemy potrzebowali żelazny hełm i jeden blok drewna. Ciekawe dlaczego? Nie wiem, zobaczymy jak już to połączymy. Dzień dobry, czy zostałem stół kowalski? A w skrzynce... Ej, nie jest źle. Przynajmniej mamy jedną sztabkę żelaza. Łup! Dobra, teraz je doskoczyłem. Dobra, widzę chatę kowala i chyba tam będzie stół kowalski. Chociaż nie, to nie jest ten dom. Dobra, co kryje się w chacie kowala? I... Dobra, mamy hełm, nie jest źle. Będziemy potrzebowali teraz tylko drewno, no i stół kowalski. Tak więc nazbierajmy sobie chleba i pójdźmy utłuc Zbyszka, no bo inaczej to żelaza nie zdobędziemy. I jeszcze jeden blok drewna. Panie Zbyszku, czy zatańczymy tango? Łap Zbyszek! O nie, czekaj, czekaj, bo nie mam czym się podsadzić. Okej, mamy trzy żelaza, to powinno nam wystarczyć na stół. Cyk, pyk. Stół kowalski, wrzućmy tutaj pieniek i wrzućmy jeszcze czapkę. Okej, dostaliśmy... drzewo. Czekaj, ale że jak drzewo? O co tu chodzi? Jeszcze dziwniejsze jest to, że jeżeli klikniemy prawy przycisk myszy, to możemy to zało... Jestem drzewem. No tego to ja się nie spodziewałem. Tuf, tuf. Dobra, nieistotne, ale dzięki to mamy regenerację i odporność, więc zrobiło się dosyć ciekawie. Pyk, jestem latającym drzewem. Dobra, zaczyna się robić ciekawie, lećmy po kolejne przedmioty. Do kolejnej rzeczy będziemy potrzebowali nici i pióro z kurczaka. Hej, myślę, że to jest idealny moment, żeby wybrać się gdzieś do podziemi. Ale najpierw ukradnijmy jeszcze łóżko, tak? Póki nikt się jeszcze nie zorientował. Chyba się zorientowali. Dobra, jest jakaś kopalnia, ale jest jeszcze lepiej. Mamy pająka i szansę na zdobycie łuku. Strzelajcie do nas i uwaga. Najlepiej jakby we mnie nie trafiali, tylko sami w siebie. O to chodziło właśnie. Totalny pojedynek mistrzów, kto wygra walkę na łuki? Uwaga, uwaga! Nieważne, stary, wygrałeś. Gratulacje. Ej, mamy łuk, co ty gadasz? Dobra, pięknie, jaki fart. Wystarczy, że znajdziemy jeszcze kurczaka i możemy połączyć kolejny przedmiot. Czuję się dziwnie będąc drzewem i myślę, że te szkielety też się dziwnie czuły patrząc na mnie. Dobra, pytanie, jak jeszcze tutaj znaleźć kurczaki? Okej, jest kurczak, mamy to. Dobra, tyle powinno nam wystarczyć. Co my tutaj dostaniemy? Łuk plus pióro, okej. Dostaliśmy chicken stuff. Czy to jest właśnie głowa kurczaka taka przekręcona, co tu chodzi? Możemy szczeloć kurokami, co ty gadasz? Ty, a jak kliknę... Jak kliknę shift, to mogę latać! Co ty gadasz? Jeszcze powolno opadanko, mami! Nic mi się nie stanie, bracia kurczakowie, możemy teraz latać! Nie no, coś pięknego! Szkielet, łap to! O co tu chodzi? Because? Dobra, podoba mi się jeszcze, dlatego dostaliśmy upieczone mięso z kurczaka, co ty gadasz? Okej, pora się przespać, bo robi się coraz gruby, ja w tym czasie zobaczę, co możemy zrobić jako następne. Dobra, wychodzi na to, że potrzebujemy dużo żelaza, bo będzie potrzebne nam większości przedmiotów. Czy mamy stół? Dobra, wziąłem go ze sobą, to wywal, bo nie wszystko potrzebuję. No i lećmy znaleźć jakąś fajną kopalnię, ale chyba pójdę tam, gdzie byliśmy wcześniej. Okej, zejdźmy gdzieś tu, nie miałem wylatywać, ale przynajmniej dzięki temu będziemy powoli opadać, to mi się strasznie podoba. Dobra, żelaza tu nie widzę, tu jest jakieś zejście, elegancko. Okej, jest kolejne. Okej, uwielbiam to. A masz, okej. Genialne. Dobra, na pewno musimy znaleźć też redstone, bo bez niego nie zrobimy ważnej rzeczy. Znaczy, jeszcze nie wiem jakie, no ale po prostu jednego przedmiotu nie ogarniemy. Ej, tu jest redstone, nie, nie zauważyłem. Wow! No czego dostałem? No halo? No co jest? Nie mogę strzelać kurczakami! Okej, jest redstone, dobra? Żeby wystarczyło nam na blok, bo chyba tego potrzebujemy. A nie, czekaj, mam problem, bo mam kamienny kilof i nie mogę wykopać. Musimy zrobić piec i szybko to przepalić. Dobra, a przy okazji zrobimy sobie od razu kolejną rzecz, no bo mogę zrobić sobie z patyków żelazny miecz. Jeżeli będziemy mieli kolejne żelazo, zrobimy sobie wiadro z wodą i to możemy połączyć tworząc chyba wodny miecz. Może być ciekawie. Dobra, mamy 9, możemy z tego zrobić już sobie jeden blok, ale najpierw zróbmy wiadro i zdobądźmy wodę. Dobra, woda jest tutaj... Wow, nie to! No ja znowu pobiłem przyciski! Dobra, wracajmy tam, gdzie byłem. Dobra, połączmy to i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Okej, mamy wodny miecz? Przepraszam, a czemu zrobiłeś tutaj tak ciemno, jeżeli przed chwilą było jasno? Halo? O co tu chodzi? Dobra, w każdym razie mamy dziwny wodny miecz. A co mogliśmy zrobić z tego, czekaj, redstone'u, nie?
A, bo my tutaj mamy jakieś efekty, jak mamy ten miecz. Co to jest? Jest wszystko pod wodą. Dobra, elegancko to się może przydać, tylko teraz trochę zabiera mi jasność pod ziemią. Okej, podobno jeżeli połączymy sobie teraz żelazny kilof razem z redstone'owym blokiem, to otrzymamy laser Co to jest? Ty, mogę się tak kopać, pa to! I normalnie se idę i se rozkopuję se jak pięknie. Okej, to się może przydać, tylko straciłem kilof, przepraszam bardzo. Dobra, wiecie co? Zabierzmy te rzeczy i wyjdźmy na powierzchnię. 1 hour later. Dobra, i nawet jesteśmy wyspani. Pokaż to teraz, jak to działa tutaj. Okej, to się może przydać, tylko nie wiem, czy ten miecz mam przy sobie trzymać, no bo on mi zabiera te efekty. Dobra, na razie niech sobie leży. Posprzątajmy ciut w tym ekwipunku, bo jest nasyfione. I zacznijmy łączyć te rzeczy dalej. Dobra, musimy zrobić sobie ten kill off i wrócić tam na dół z powrotem, bo brakuje nam diamentów i w zasadzie obsydianu. No bez diamentów nie zdobędziemy obsydianu, no bo nie ma tego jak wykopać, chyba że wejdziemy do netheru. Dobra, najpierw spróbujmy zejść do podziemi, a później wybierzmy się do netheru, żeby zrobić kolejne przedmioty. Tak sobie chodzę, ja tak średnio w diamenty widzę, myli państwo, póki co. Ała! Ej, panie, idź mi pan stąd. Bo wodnym mieczem dostaniesz! O, proszę bardzo, elegancko. Ej, co to jest za blok? Chyba się znalazłem żelazo 9 w jednym, czy mi się tak wydaje? Dwa takie znalazłem? Co się dzieje? Diamentów jak nie było, tak dalej nie ma. O to chodziło, bardzo dobrze. Przydałoby się ciut więcej, nie ukrywam. No i będziemy mogli z tego zrobić sobie jakąś diamentową fajerwerkę. Nie wiem co to jest, ale brzmi dobrze. O to chodziło. Tak, jak już tutaj jestem, może powalczę sobie trochę z creeperami, bo potrzebuję od nich wziąć prog, żeby zrobić TNT, no i też, żeby zrobić fajerwerkę. Ups, no tym to ja nic nie zrobię. 1 hour later. Dobra, spadajmy. Gdzie jestem? Jestem jakoś daleko od wioski? No, kawałek jest. Dobra, zróbmy diamentowy kill-off, żeby wykopać obsydian i będziemy wtedy mogli go połączyć chyba z żelaznym kill-offem albo z żelazną siekierą. A nie, dobra, potrzebujemy po prostu blok żelaza i teraz wrzućmy to sobie razem tutaj do stołu kowalskiego. Co mi dasz, jak cię połączę? Okej, okay, to wygląda dobrze, to... Wow, panie, ty, to jakaś wyrzutnia obsydianu, co? Łap to, owco! Okej. Okay. Git, ale nie trafiłem. Co to robi? A czemu to nie wybucha? Okej, czyli mogę dzięki temu ubijać moby, bo to jest naprawdę mocne, ale... Myślałem, że to da coś jeszcze innego. Czekaj, bo z tym diamentem też możemy coś zrobić, tylko ja bym potrzebował teraz jeszcze, no właśnie, trzcinę cukrową. Cyk, pyk. Jeszcze jedna chyba, nie? Żeby zrobić papier. I gravelinum, jakby dało radę od razu, to by było bardzo miło. Dobra, mamy to. Ty, pa jak ja pływam z tym mieczem, pa to! Normalnie, bo ja mam te efekty wszystkie. O, jestem drzewem dalej. Drzewa tak chyba szybko nie pływają. Dobra, zapalniczka od razu jest, zróbmy sobie papier. Okej, okay, i to może połączyć, a to nie tutaj, to tutaj! Co się dzieje? To może połączyć z tym, okej, okay. Ej, faktycznie, mam rakietę diamentową. Cyk, pyk! Patrz to, co wyleciało! Owca, widziałaś to? Patrz! Ja! Oto... Pięknie! Od samego początku chciałem to dostać, no wow! Ale genialna sprawa, człowieku. Ty, daj mnie te perły, bo tu leżą. O, elegancko. Ja cię... Ale totalnie się nie spodziewasz, że takie coś mi z tego wypadnie. O co tu chodzi? I łuk jeszcze mamy. Blok diamentu, tutaj to łocie, panie. Dobra, skoro to daje perły, to może ja bym tak sens to wykorzystał i od razu tych perłów bym sobie nazbierał. Ale najpierw do śpiulkolotu. Okej, podobno możemy jeszcze zrobić sobie TNT z chleba, tylko potrzebujemy, no właśnie, chleba, czekaj, miałem tylko, żebym wyrzucił. I gdyśmy zdobyli piasek, to jestem w stanie zrobić sobie chyba już normalnie TNT, bo mam jeszcze 5 prochów. Okej, jest jedno TNT i teraz wrzućmy tutaj jeden chleb razem z TNT. Okej, to źle wygląda. Dobra, tylko nie chcę teraz tego zjadać, bo to może nam zniknąć, a chciałbym mieć chyba to jednak na wszelki wypadek, jak już będziemy walczyli ze smokiem. Dobra, zbierzmy od razu perły, wszystkie, które potrzebuję. Jakby tutaj powypadały, byłoby genialnie. Jeszcze jakbym trafił łuk z nieskończonością, to byłbym naprawdę zadowolony. Jest nieskończoność, okej, genialnie o to chodziło. No i mamy 17 pereł, też mi się tak podoba. Okej, tak więc wejdźmy sobie do netheru w sumie. Jedyne czego potrzebujemy, to znaleźć, fortecę. Zobaczymy tylko pałki, reszta już jest niepotrzebna. A jeżeli zdobędziemy tej bazalt, to możemy zrobić jeszcze jeden item jakiś dziwny taki połączony, no właśnie, z bazaltem i chyba z siekierą. Tak, żelazna siekiera i bazalt, to może być ciekawe. O Jezu, że mnie zginął. Na całe szczęście możemy latać, to jest duże ułatwienie. Okej, okay, mamy to. Dobra, jeżeli w zbroi mam ochronę 4 przed ogniem, to powinny być w miarę twarde, czy tak niekoniecznie? Poka to. Czekaj, okej. Okay. Nie walną mnie, więc nie wiem. Piękne. Nie jestem obsydian wcale taki mocny, jak tak sobie strzelam, to... Ej, no na 3 razy muszę aż atakować bez przesady. Okej, okay, ostatnia. Niby się palę, ale jednak się nie palę. Mamy 7, więc możemy stąd wychodzić. Potrzebuję tylko jeszcze więcej obsydianu, bo mi brakuje.
Okej, pięknie. 11, to już wystarczy, żeby stąd wyjść. Dobra, gdzie jesteśmy? Ej, zapomniałem bazalt wziąć. No trudno, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Teraz zacznę w którą stronę i miejmy nadzieję, że będzie wodą, bo jakby jestem strasznie szybkie wpływanko. Tamtą stronę, okej. A weźmy sobie to do latania, co? Bo to... nie w tą stronę, czekaj, bo to było do miarę dobre. Jak wygląda teren? Okej, nie wygląda zbyt zachęcająco. Wszędzie lute, brak wody. Tam muszę iść, nie? W tą stronę, dobrze mówię. Jak do tyłu? Przecież ja dopiero zacząłem iść! Okej, czekaj. A pójdźmy tu, bo to już wygląda jakby to było tutaj, tylko jakim... Jakim cudem, jak ja... Ale mam farta dzisiaj. Dobra, pękła, nieważne. Zejdźmy gdzieś tutaj do podziemi, no bo nic innego nie zrobimy. Ej, mam pomysł. Lecimy tu i pyk kurczakami, żeby zrobić dziurę do samego dołu. Genialne. A nie, ty, mam jeszcze lepszy pomysł, przecież ja mam laser. Patera, ej, no to jest dużo szybsze. Ała, jak spadłem. Dlaczego ja tak spadam nisko? Co się dzieje? Co to są? Te dziury się biorą. A, bo laser tak działa, okej. Tylko mi się strasznie ciemno zrobiło. Czekaj, a mam pomysł, wywal ten miecz. No to przez niego nic nie widzę. O, patera, elegancko. Mam nadzieję, że dobrze idę. Ej, jest! Jeszcze diamenty znalazłem! Co z tego, że mi niepotrzebne, ale są? Ja smokę dzisiaj tak załatwię, że mu się orężatą z komunii odbije. Czekaj, bo aż się zamyśliłem, co się wydarzyło właśnie. O to chodziło. Nie no, ja teraz mam taki plan, tyle mam rzeczy, że to jest niemożliwe. Dobra, użyjmy tego, żeby polecieć jak najwyżej się da i rozwalamy to kurczakami czy laserem? Nie no, kurczakami będzie lepiej, bo przynajmniej nie będę spadał. No smok się chyba kurczaków tutaj nie spodziewał. Szczerze mówiąc, ja też się kurczaków nie spodziewałem. Dobra, chyba wszystko. Ile tu kurczaków lata, co tutaj się w ogóle dzieje? Okej, przejdźmy dalej. Weźmy, zjedzmy sobie ten chleb, zobaczmy co się wydarzy. Wow! Dlaczego teraz? O nie! Okej, trzeba się ich pozbyć! Się głupi, spojrzałem. Dobra, rozwalimy go diamentowymi rakietami. Czekaj, czy to jest w ogóle możliwe? Okej, tak niekoniecznie, w razie czego mamy jeszcze to do wykorzystania i w sumie to by było na tyle. Nie, laserem ewidentnie nie jestem w stanie nic mu zrobić. Może nie potrzeba z tego psywionowego ciała, ale ono chyba za dużo mu nie zrobi. Dobra, leć tutaj, teraz pytanie z czego mam do niego uderzać, bo ja nie wiem. Okej, obsidian kanon jest dosyć słaby, to nie jest coś, czego się spodziewałem z tego. Nie, no dawaj z kurczaków, one są najmocniejsze. Ej, kurczak jest naprawdę mocne. Ej, no dlaczego on odleciał? Panie, żeś pan na kurczaka nie poczekał. No nie mogę atakować bez za dużo kurczaków i po prostu te wszystkie wybuchają tutaj. Co się dzieje w ogóle? Weź go harpunem rzuć. No, nie trafiłem. Dobra, jakoś to chyba zrobimy. Czekaj, dostałem lojalność i wrócił do mnie ten cały harpun, ale... Co jest? Nie mam miejsca w ekwipunku. A masz! Nie trafiłem. I masz! Jezu, jestem strasznie słaby, jeżeli chodzi o trójzęby. Panie, dlaczego ja nie mogę strzelać teraz? O właśnie, dopiero teraz mogę strzelać z kurczaka. No tak mnie boli ten kurczak, że to jest niemożliwe. W sensie trafiam chyba w inne kurczaki, dlatego tak. Okej, ej, ładnie siadło teraz, pato! Kurczaki do boju! Pięknie, uda się? Już chyba się udało. Dobra, mamy to kurczakowe imperium. Pięknie, mile państwo, pięknie!